No ale witam z Kiba, dostatecznie siemaneczko. Czyli pogramy sobie w Alexa. Właściwie to już ostatni chyba stream z Alexa, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jesteśmy niedługo przed finalną walką, więc więc spoko, witam z Kiba, serdecznie siemaneczko. Siema Farbeto, siema Daven, Sylwester, Mega Bogdan, Nazy, Kajer, Jakub, witam siemaneczko, ZX, HJ, Chris, Kamilo, Tork, Buśka, Sałatyn, Remol, NN, Fusadek, Paweł Czerny, witam siemaneczko. Jedziemy w dół. Ignis, Pawełek, Pafik, siemaneczko. Mat, witam, siema. Dobra. Mało sobie odpalamy. Wszystko, jak tam, co tam? Was ciekawego słychać. Muzyka chyba... Aha, muzykę muszę teraz jeszcze wyłączyć. Dobra. Siema Nasior, siemaneczko, siema Piotr, witam. Czekajcie, już wam daję podgląd. My będziemy się musieli pobawić z tymi komodorami zasranymi. Jakoś tam przed końcem sobie porobimy questy, jeszcze jakieś tam pierdoły, że tak powiem. Tak, żeby nam to chociaż zajęło chwilkę. Niestety nie udało się ostatnim razem, bo planowałem ostatnim razem skończyć. Ale jak zobaczyłem, że jeszcze muszę to zrobić, tamto sram, to mówię, dobra, chuj. Swoją drogą mamy 34 godziny. Jak na streama, całkiem dobry chyba wynik. Jutro egzamin. Okej, okay. Ile pączków? Jednego. Siema Torwertyk, siema Tork. Jeszcze raz. Gdzie to zapisałem? Aha, dobra, bo ja tu zabiłem jednego tego dzbanka. Co tu ja zbierałem? Co się zbierałem? Parę rzeczy jeszcze mógłbym sobie jeszcze przetestować w sumie. Tak a propos. Ale. Okej, co ja tu mam zadań jeszcze w sumie ciekawego? Miałem zabić tych komandorów, ja właśnie tak, zabiłem jednego. Kim jestem? No tego to już się... Tego się już nie dowiem, bo... Bo... Jakby to powiedzieć... Ten zio... Znaczy inaczej, ta babka taka, która miała nam powiedzieć historię... No to... Ona... No... Nie żyje se. Czekaj, co? Może to jest... A nie, bo to mi zaznacza. A, ja tego nie wiedziałem, jak tego wykonać. Masz tak dwa razy więcej high explore... No... Na pewno, to słuchaj, to na mapie jeszcze jest sporo rzeczy. Jest dużo easter eggów przede wszystkim, no nie? Gdzie on jest? Tego debila znajdziemy. Tyle porty mam, więc mogę wrócić się kiedy chcę. Ale czekaj, czemu mi zaznacza punkt? Aha, bo ja z Zozo muszę iść, dobra. Wiem czemu, bo muszę z Zozo iść. A potki musimy jeszcze kupić do HP. Już wiem czemu mi zaznacza, dobra. Bo tak patrzę, zadanie mam, a zaznacza mi na jakiegoś bohatera tam w mieście. A to chodzi o to, że ja muszę z tą iść. Dobra, elegancko, to tak zrobimy. Tych komandorów zostawiłem sobie jakby ten. Który raz? Trzeci chyba? Jakoś tak. Jakoś trzeci w sumie. A to mówię, dawno grałem. Zaraz po wyjściu tak naprawdę, po premierze grałem w Alexa. I potem coś tam jeszcze raz się bawiłem bodajże, a tak to mówię. Potki ja będę jeszcze potrzebował. Czekaj, potki będzie miał ten mój sklepikarz chyba też, nie? Muszę w ogóle kupić potki. Bo nie mam nic. Oczywiście za nisko. Czy mam tą całą mapę? Znaczy nie mam całej mapy, ale mam kawałki w sobie. Mógłbym też włożyć, zobaczyć ile nam brakuje. Bo... Też mam taką możliwość, czekaj, on będzie miał potki, nie? Ma silny napój uzdrowiający. Jezu, jakie to jest drogie. Jak się chciał coś sprzedawać, to wtedy co?
Mam coś? Coś tam mamy. Żebym mógł tych potek jeszcze zrobić w sumie, ale... Nie, bo rośliny w sumie sprzedałem. Manę też wywaliliśmy. Manę też wywaliliśmy. Książek tego wszystkiego, tego gówna jest tak dużo. Co się tu denerwuje. Nie, paliwo nie ma szansy. Dobra, daj mi te spotki. Może te eliksir kupić? I dobra. Będzie. Siema bajeku, ja mam siemaneczką. Przynajmniej coś tam będę miał. O. No i sztos. Coś chociaż mamy. Nie miałem nic. Czym się kończyć. Jeszcze kasę będziemy mogli zarobić w sumie jakieś tam pierdoły. W sumie to tak dzisiaj w sumie będzie tylko zabawa, szczerze mówiąc. Zobaczyć tą mapą jeszcze, bo mnie ciekawi, czy... Naprawdę tak myślisz? Czy ja coś mogę tam jeszcze... włożyć? Czekaj, czy jest to moje wejście? Tu jest chyba. Nie sądzę, byśmy natrafili tu na jakikolwiek sprzeciw. No, w mojej komnacie. W mojej komnacie nie ten. Dobra. A, mamy dwa fragmenty. Z tego... Nie uda się. Z tego nic nie wiem, dobra. Okej, nieważne. Siema, Cylinder, siemaneczko. Dobra, możemy tak. Pomału, pomału. Gdzie jest łóżko? Chcę się jeszcze przespać. Idę z tą Zozą tą misję wykonać. Wykonamy sobie jeszcze z tą drugą babką misję przy okazji. To może być dobre miejsce, by wypocząć. Dobra. Kurwa. Szkoda, że się nie da wyłączyć tego, że dwa razy nacisnę jakiś przycisk, to no robi odskok, ale to już whatever. Chyba na modach udało się to wyłączyć. Swoją drogą będę musiał kiedyś obczaić, czy dodali w końcu jakieś mody sensowne, czy dalej samo gówno zostało, nie? Masz rację. Powinniśmy go zatrzymać, zanim nas znajdzie. Czy mam pako? Zbierzmy się, czas ucieka. Granatów? Szczerze? Mamy tą spluwę taką, co ogniem bije, to wystarcza, szczerze powiedziawszy. O. A więc moi zwiadowcy mieli rację. Siema, Nigeski. Nawet nie masz pojęcia, ile musiałem przejść, żeby tu dotrzeć. W tej chwili w całym Ksakorze już o tobie słyszeli. O, ta misja nie działa, ma błąd, wiesz? Powrócił z martwych. Ledger, ta misja nie działa, ona będzie naprawiona w następnym patchu. Całą nagrodę za moją głowę, Parsek. Nagrodę? Nie służymy dla nagrody, ale z poczucia obowiązku. Wolni ludzie zatruli ci umysł swoim myśleniem, Jax. Odeślij swoje machiny, a opowiem ci wszystko o moim obozie. To właśnie widzę, że coś mi FPS-y spadają. Ale nie przystanę na twoją propozycję. Wasz mały obóz nie będzie już taki gościnny. Machiny, które tam posłałem, zrównają wszystko z ziemią. Co za przyjemniaczek. Kto to? To Eleksator. Sługa Tareka. No, pasek się zacina, no. Nie powinnaś go lekceważyć. Lepiej go posłuchaj. Nie, nigdy mi to nie wychodziło. Zniszczę cię! Tam jeszcze golem. Dobra. Jeden z głowy. Zostawiliśmy Zozę tam w środku, nie? Zostawiliśmy Zozę tam w środku. Bawi się dobrze, patrzcie. Nieźle. Co na mnie? No kurwa. Aha, okej. Okay. Ej, nie. Dobra. Co to ma być? Patrzcie na to! Co jest? Aha, okej. Okay. No, fajnie masz zasięg, gościu, wiesz? Swoją drogą. A, zajebiście.
No wstawaj. Chyba nie dostał teraz. Kurwa mać. Dobra, bierz go! Bierz go, Zouza! A co sobie idzie normalnie, no! A, zdenerwowany, okej. Okay. No dobra, zajebiście. Kurwa, no bij go, ty idiotko! Aha! No patrz tu! I chuj stoi, nie? Dobra, kurwa. Power Rangers, ja się biję. Chodź, ty pedale. Kurwa, pasek od spodni. Elo, Essa! Leżeć. Nie wiem, ta mi nie pomaga. Nie wiem, o co chodzi. Ulepszę w końcu ten ognisty mod. Ale jak ulepszę, to nie będę miał ten podpalenia, więc mi się nie opaca. Jak ulepszę, to nie będę miał podpalenia, nie? O co ci właściwie chodzi? Czego tak naprawdę chcesz? Mówiłem już. Magalan, Albowie, bla bla. Ale czego ty tak naprawdę chcesz? Co się stało? Sam zacząłeś, pojawiłeś się. Przeszedłeś przez wszystkie walki. Wyciągnąłeś mnie z Tawaru. Nigdzie cię nie ciągnąłem. Dlaczego akurat ja? Zaplanowałaś atak na fort i wiele przeżyłaś w Tawarze. Nie jesteś szalona. I Magalan, Albowie, bla bla. Myślałam, że jestem twarda, ale gadanie z tobą to jak wrzucanie słów do krateru po komecie. Zrobiłem coś, czym cię wkurzyłem? Gdybyś mnie wkurzył, nie byłoby mnie tutaj. Gdybyś naprawdę mnie wkurzył, nie byłoby mnie tutaj, ale teraz naprawdę mnie wkurzasz. Wcześniej spotykałam takich jak ty. Próbowali tylko zbliżyć się do mojego brata albo chcieli się pochwalić, że mnie zaliczyli. Więc skończ już z tym Magalanem i powiedz, czego naprawdę chcesz. Zapomniałam, chodzi o twój tyłek. Okej. Zapomnij o Albach. Chodzi o twój tyłek. Jednoczę wolnych ludzi przez twój tyłek. No dobra, ja nie poleciałam na twój tyłek. Dałabym mu 7 na 10. Może 8 przy dobrym oświetleniu. No dobrze, przestań się na mnie gapić i zróbmy to, co mamy zrobić. I co? Zadowolona, że coś się dzieje? Na początek. Chodź. Siema, Gerden. Ty mnie w to wplątałeś. Pewnie chcesz to zakończyć. Po co ten pośpiech? Mówiłeś, że cały Magalan jest w niebezpieczeństwie. To nie wystarczy? A ty troszczyłaś się wyłącznie o towar. Skąd taka zmiana? Chciałeś, żebym się zaangażowała, więc to robię. Tak po prostu. O co ci chodzi? Nie możesz się tym cieszyć? Wierzę w wolnych ludzi i chcę zatrzymać Albów. Co? Chcesz, żeby potknęli się o twoje zwłoki? Bo jak zginiesz, to ich nie powstrzymasz. Musisz żyć, żeby tego dokonać. A co ty, kurwa, wiesz o życiu? Co się tu dzieje? Czegoś mi nie mówisz. O co ci chodzi? Podejmuję takie samo ryzyko jak ty. Rozmowa na poziomie, kurwa. Siema, wściekły. Walczę, żeby wygrać. A ty masz gdzieś to, że możesz umrzeć. To szaleństwo. Ja mam gdzieś śmierć. Wal się. Wiem o życiu więcej niż ty. Kurwa, dobra. Powinieneś się dowiedzieć. Cierpię na szarą śmierć. Szarą śmierć? Na pewno? Nie, wymyśliłam to sobie. Nie ma nic seksowniejszego niż plotka, że dziewczyna cierpi na szarą śmierć. Ja ją mam. Jest nieuleczalna. I nikt nie może nic z tym zrobić. Poddajesz się. Znasz kogoś, kto się z niej wyleczył? Równie dobrze mogę spróbować zmienić świat. Mogę się postarać coś zrobić, zanim choroba mnie zabije. Więc albo mi pomóż i zabijmy Parseka, albo zrobię to sama. Ale kurwa, on nie żyje już!
Twoja choroba jest straszna, ale nie mogę ci pomóc. Myślisz, że potrzebuję twojej pomocy? Nie prosiłam o nią. Nie, co ja dałem? Myślałam, że nic gorszego mnie już nie spotka. Ale okazuje się, że się myliłam. Żałuję, że ci śmierci, no nie! To co ja dałem? No nie, pomyliłem się, kurwa. Ja chciałem dać to drugie. Dlaczego ja to klikłem? Żałuję, że ci śmierci i chuj. O kurwa. O co ci właściwie jeszcze raz. Fu, siema Meksyk, siema Kaido. Siema Zminer w ogóle. Dobra. Dobra, słyszałem legendę o lekarstwie. Słyszałem legendy o lekarstwie. Legendy. Legendy. Na pewno jest w nich ziarno prawdy. I co z tego? Myślisz, że powinnam całymi dniami ślęczyć w archiwach kleryków i szukać legend zamiast walczyć? A co jeśli umrę, zanim znajdę odpowiedź? A co jeśli zyskasz dodatkowe 40 lat życia? To czysta fantazja. Tak jak przybycie tutaj. Nie wierzyłaś, że to może coś zmienić. Zostań ze mną i szukaj wrażeń, jeśli chcesz. A ja znajdę ci lekarstwo w archiwach kleryków. Gdzieś w horcie musi być jakaś wskazówka. Rób co chcesz. Tylko nie daj się zabić. No wiesz, kiedy będę szukał lekarstwa. Naprawdę w to wierzysz? Pojawiłeś się znikąd, kręcisz się po dziczy, a teraz sobie uroiłeś, że możesz uratować całego Magalana. Pewnego dnia wszystko mi opowiesz. Tak napisano. Dobra, chodź. Ja. Idziemy zobaczyć. Ja powiem szczerze, że nie wykonywałem tej misji nigdy. Więc chciałbym zobaczyć, co to jest. Czekaj, zbawienie, tak napisano. Rzadka choroba. Gdzie mam ten? No nie, znowu będę tam kurwa musiał biegać! Bo tym archiwum! O Jezu, chyba, czekaj. Proszę, nie, żeby nie tylko to jest. Tylko nie to archiwum. Nie, no już kurwa widzę, że to archiwum zjebane. Kurwa, idzie ten pedał już, bossy! Nie mam pomysł. To os... Jesteś ranny? O chuj, on tu chyba przyjdzie zaraz. Kurwa, czekaj. Dobra. Ktoś doniósł, że... O nie! No nie! No nie mogę tak tego zrobić. Bo popełniłem przestępstwo. O, patrzcie teraz, jest szansa. Mam plan. Wykonam go sam. Usiądźcie go! Poprawiasz. Kurwa, idź! Dobra, dobra, jest. Siema, Livid Colson, siemaneczko. Czekaj. Dobra, chyba tu. Chuj wie, nie wiem, już sam. Dobra, goni mnie. Chyba, nie wiem. Zabij się jeszcze. O, tutaj. Kuracja na szarą śmierć. Książka z instrukcjami, w jaki sposób przyrządzić lekarstwo na tę chorobę, używając gazowego ziela i szarej kapusty. Książka o roślinach Magalana, ich budowie oraz czasie i miejscu występowania. Może właśnie tego mi potrzeba? Gazowe ziele rośnie najczęściej w cienistych, silnie zarośniętych dolinach.
A jeśli chodzi o szarą kapustę, zwykle można ją znaleźć na pokrytych trawą wzgórzach. No dobra, teraz już wiem, gdzie szukać składników. Czajcie? Szara śmierć, no nie? Czym się leczy szarą śmierć? No kurwa, szarą kapustą! Proste, eureka kurwa! No doktor kurwa... A ty co się chuja się patrzysz tam z młotkiem? No to przestań! No ta kotara zjebana. Mi do pejczera wchodzi sara kapusta. Doktor Edgar. Czekaj, to na blisko mojego obozu jest. Dobra, idziemy. Siema, Lucyferus. Oto składniki. Siema, zawodowy. Siema, Konstanty Janek. Trzeba ręki wyspieć. Co tu ma? No co tu się dzieje? Aha. Zaatakowali. Co tu się odpierdala? A jest więcej. Ty i gwałcą mi go osadnika. Kurwa, dawać. O nie, ta połowa. No to patrz, no typ się położył, kurwa! Wstawaj walczyć, ty kurwa debilu! No, co tu się odpierdala? Chuj, patrzcie, i pół obozu mi kurwa nie żyje. Aha, zajebiście. No to elo. O, ale kura mi przyszła, dobrze, zajebiście. Mam kurwa jastrząbka mi żyje. O, wstał se, siema, fajnie się kurwa leżało? Symulancie pierdolony? To było okrutne. O, ten kurwa to samo. Przychodzę, wczytuję, od razu kurwa leży. Go się kładzie. Kurwa, nie wiem. Muzyka gra, to jest. To jeszcze ktoś tu musi być chyba. Nie. Tak, słyszałem, że była niezła jatka. Siema Badę, siema Uter. Się kurwa patrzysz, myślałem, że do mnie. Dobra, zajebiście. Mamy se teraz trupki w obozie. A, okej. Okay. Rozumiem. Podchodzę do krawędzi mojego obozu i się wiecie, i się radio odpala, nie? Ty gościu, weź kurwa przycisz trochę to radio. Dzięki. Dobra, idę po to. Co tu się dzieje w ogóle, nie? Naprawdę, masakra. Ile sila z Ulumulu? Ładne. Ładnie się tam bawi. Ale czemu... Ej, czemu mnie zaatakowali albowie? Jak to się kurwa dzieje, że mnie albowie atakują? Nigdy mnie nie zaatakowali jeszcze. Zabili mi strażnika. Zostaje mi czerwony punkt, więc tam pewnie ktoś jest, kto... Pa! Ucieka, to jest ten, zwiadowca! Dawać go, kurwa! Gonimy go! Szybko, szybko, szybciutko!
Nie wymkniesz się nam. Dobra, dawać go. Zostaw moich gościa. Już jestem. A, serio? Chyba obroniłem mojego typka, nie? Mojego ziomeczka. No nie wiem, roboty mnie atakują. Dobra, elegancko. Czekaj, to jest tak, muszę iść. Przejść tu. O kurwa mać, co to jest? Ten bydlak szuka guza. Ten bydlak szuka guza. No bij go, Zouza! Aha. Aha, bacie, ona go nie bije, nie? No nie chce. Chyba Zouza coś bije, bo ja nic. A ona zginęła już. Aha. Dobra, elegancko. Siema, Tomasz. Zginął se, patrzę. Zginął se z kamieniem w łapie. Mówi tak, o bracie. Dobra, elegancko. Dobra, lecimy. Kiedy ma być większa aktualizacja do Returna? Pod koniec lutego, początkiem marca. Ogólnie ma być naprawdę sporo. Dobra, lecimy. Lecimy po jej lekarstwo. A no tak, no przecież standardowo nie może być tam nikogo, tylko musi być tutaj 20 tysięcy potworów, nie? Stawiasz się, może umrę. Jak wyjdę tu i co? No nie strzelają chyba, nie? Pięknie. A jeden zginął już. Czekaj, muszę chyba lodowym bić, bo... Easy. Dobra, elegancko. Dobra. Co wiadomo, mniej więcej to nie będzie. Znaczy mogę wam... Inaczej, przedstawiałem to sponsorom wczoraj. Mogę wam dzisiaj przeczytać już chyba na spokojnie. Znaczy przewidywaną listę zmian na aktualny czas. Mogę wam poczytać jak chcecie. Siema, Sherman. I dzięki bardzo za ocenę, dzięki. Mogę wam przeczytać, jak was interesuje. Szara kapusta na lekarstwo. Chyba, że was nie interesuje, to nie, to nie. Siema, Zisław w ogóle. Siema, Ziemanek w ogóle. Chyba trochę mi zacina. Coś, nie wiem o co chodzi z tym Aleksem czasami. Dobra, teraz tak, mam gdzieś jeszcze tą drugą. Siema, konto bez filmów. A ja będę składał literki. Ej, Boże. Nie dziwię się, że stary się. Tak, nie, bo chciałem zacząć zagrać Returna. Jakie gówno. To proponuję poczekać na pewno do końca lutego na aktualizację.
naprawdę będzie warto. Zaraz wam przeczytam, tylko zdobędę tą roślinę i przeczytam wam, jakie będą zmiany generalnie. Ale powiem tak, będzie zadowolona każda osoba, bo będzie tyle zmian, przynajmniej i będzie ich jeszcze, w sumie jeszcze więcej, bo tak naprawdę. Tylko trzeba poczekać, bo póki co są na razie przewidywane zmiany, a będzie jeszcze na pewno więcej, bo póki co cały czas pracują i no też te błędy się, bo wyzbywają się błędów, które po prostu miały miejsce, na przykład z... Siema Damian, siema Loko. Błędy z... No... Z André, z tym... błąd od André, co było to zadanie, nie? Właśnie był błąd właśnie z tym zadaniem i między innymi właśnie też to poprawiają i... Znaczy parę pierdół. Dobra, ale... Aha. A to okej, to byłem tu 80 tysięcy razy tylko. Ale w porządku. I proszę, gazowe ziele, którego potrzebuję. Dobra, czekajcie, co ja teraz mam zrobić? Zdobyć kogoś, kto to przygotuje. Kto to może taki przygotować? Haldrim może przygotować, albo kto? I doktor może przygotować. Tylko pytanie jest następujące, czy ten wybór ma znaczenie? Wiecie co, pójdziemy do Kaldrima, mimo to doktorka kocha mnie, ale jednak... Najbardziej wymuskany chlew w całym Edanie. Z pewnością jakiś naczelnik tu waletuje. Bo spodziewam się, że... Doktor? Mówicie, że doktor iść? Ja spodziewam się, że będzie coś ostrego, nie? Nie baw się tym ustrojstwem, okej? Okay? No dobra, to idziemy. Nie wiem, zobaczyć co doktor... Nie wiem, ja coś czuję, że doktor tą Zouzę zabije, nie? Jak on zrobi lekarstwo, ale dobra. Jak chcecie. Wydaje mi się, że to są mi policzone dni, jak on zacznie robić lekarstwo. Bo on to doda jakiś kurwa odżywek albo innych rzeczy, nie? Dobra, idziemy. Zobaczcie, co jeszcze powie i potem wam przeczytam tą listę zmian. Nowy kapitan! Dobrze, dobrze. Mały prezent ode mnie. Szukam lekarstwa na szarą śmierć. Aha, życzę powodzenia. Nie znam żadnego lekarstwa. Mam przepis na lekarstwo. Co? Naprawdę? Pokaż. Jasne, jasne. Zatem zrobię je, ale potrzebuję odpowiednich składników. Czyli mam je dla ciebie zdobyć? Tak, tak, tak. Zdobądź składniki, a ja zrobię lekarstwo. Za odpowiednią cenę. W końcu jestem biznesmenem. I zadziała? Nie wiem. O co chodzi, kurwa? Oto szara kapusta i gazowe grono. Wow! Wow! I tak, cóż, będę potrzebował trochę czasu. Zaczekaj, aż je przyrządzę. Proszę, to twoje lekarstwo. Zrobiłem je, ale nie wiem, czy działa. Jasne? Rozumiem. Kurwa, totalny szef, nie? Mam coś dla ciebie. Eliksir. Co? Jaki eliksir? Na co to? Wiesz na co? Jakieś gówno z archiwów kleryków? I ja mam to połknąć? To lekarstwo. Wypij je i przestań narzekać. Nawet śmierdzi jak gówno. Wypij to. Sam sobie wypij. Ja nie jestem chory. Naprawdę myślisz, że to lekarstwo? Co się stanie, jeśli nie zadziała? Dasz mi wtedy spokój? Wtedy skopiemy tyłki wszystkim w Ksakorze. Dobrze. Spieprzaj. Daj mi to przemyśleć w spokoju. Siema, Darius. Dobra, ale ile muszę odczekać? Ile muszę odczekać? Nie, może dzień? Nie przywykłam do tego. Podróżowałeś też z innymi?
Od kiedy opuściłem Ksakor? Nie, kiedy byłeś kontrolowanym przez Eleks robotem, otoczonym innymi kontrolowanymi przez Eleks robotami. Ale z ciebie dureń. Idziemy się pieprzyć, czy nie? Co? Patrzcie na to! Może później, dobra? O chuj! Jeśli mówisz serio, to... jasne. Jeśli mówię serio? Ty wiesz, jak zepsuć nastrój. Na co czekasz? Nie licz na to, że odwalę za ciebie całą robotę. O nie! Scena z Nadią! Skąd ta mina? Jaka mina? Bądź szczery, nie masz pojęcia, co się właściwie dzieje, prawda? No, deszcz pada! Wszystko się zjebało. Lepiej szybko podejmij decyzję. Masz zamiar wykonać jakiś ruch, czy będziesz tak stać, dopóki się nie znudzę i sobie nie pójdę? Chyba muszę wykonać jakiś ruch. O Boże. On ją tą toporem, kurwa, rozdziabi, to będzie wszystko okej. Ja pierdolę, jaki cringe. O Boże. Jasne, wchodzę w to. Nie mogę, kurwa, z tego już. Chyba tego mnie nie ściągło. A, stoi na łóżku jebana! A ty co kurwa myślisz? Won do roboty wypierdalaj! To była jednorazowa akcja. Żdziro jebana. Ujebana na pępku. Chodź za... Tak, tak. Jebać to miejsce, zróbmy coś ciekawego. A, jebać to miejsce, zróbmy coś ciekawego. Okej. Okay. Dobra, czekajcie. Dam wam te zmiany. Które wam... obiecałem. Więc tak. Tak jak powiedziałem, wstępnie zmiany są zaplanowane na luty, początek marca. I prawdopodobnie będzie oczywiście nowy AB mod, który w sumie raczej jest podstawą w tym wypadku, bo zmian jest ogromnie dużo, przede wszystkim jest dużo zmian, nawet jeżeli chodzi o niektóre budynki. No i w każdym bądź razie, jak jest nowy AB mod, no to nowa gra jest tutaj nieunikniona, inaczej wam to wszystko nie będzie działać. I teraz takie rzeczy. Teraz liczba godzin spędzonych w grze jest również liczona w pauzie gry, to jest nieważne. Naprawiono błąd z Kiko, czyli że można zadanie już wykonać. Teraz obrażenia od czarów ognia ignorują 20 obrony przed ogniem wroga. Jeżeli wróg ma co najmniej 50 obrony przed ogniem, to sprawi, że runy pierwszego i drugiego kręgu będą odpowiednie do użytku. Czyli po prostu poprawiają troszeczkę właśnie zwoje jakby czary, które były po prostu bez sensu. Jakby na początku były za słabe, potem zabili jest za silne i generalnie teraz będą już takie, wiecie, odpowiednie po prostu na każdym poziomie trudności, więc spoko sprawa. Po prostu ignorują całość, jakby część defa i to jest tak, jeżeli macie łatwiejszy poziom, no to zadajecie większe te obrażenia, jeżeli macie im trudniejszy poziom, gdzie potworom już wzrasta ten def na ogień, no to po prostu, no wiecie. Także jest teraz super. Teraz uwaga, tylko na dwóch lub trzech skrzyniach, jeszcze jest to chyba do namysłu, będzie działał wszędzie Quick Loot. Czyli klasztor, farma Onara, wszędzie. Gdzie mieliście zablokowane praktycznie
No mówię, z wyjątkiem dwóch, trzech skrzyń. Prawdopodobnie chodzi o magazynki, takie na przykład jak Wulgarfa czy coś. Tam nie będzie właśnie działał Quick Lucik, ale tak to też wszędzie będzie działał. To jest bardzo fajna zmiana. Potem jest tak. Uwaga, wzmocniono szatę dla magów, ta od opiekunów. To ta szata, o której często się mówi właśnie, że jest bez sensu. Została ona wzmocniona i będzie użyteczna w końcu. Że. Także to już jest duży progres według mnie, bo ja na to na przykład zawsze narzekałem, ona była strasznie ciulowa. Chodziło o to oczywiście od magów, bo jakby wojownik i postać pod zręczność dostawali fajną szatę, nie? Siema Gazomik Andrzej, siema Karol Karpik, witam. Teraz tak. Dary i Nosa są teraz wyświetlane mimo braku karmy, czyli po prostu jak sobie na przykład klikniemy na w sanktuarium, nie mamy karmy, możemy zobaczyć jakie dary będziemy mogli odebrać, no nie? Siema Indaci ponury, witam się Maneczko. Mikstura odporności na klątwę działa teraz poprawnie. O co chodzi? Mikstura na klątwę tak naprawdę działała czasami. Nawet powiem inaczej, bardzo nawet rzadko. Niekiedy były sytuacje, gdzie używało się tak zwany odklątwiacz i ona po prostu nie działała. Także to jest warte na pewno uwagi. Fajnie, że to naprawiają. No i w końcu będzie można używać na każdego tak naprawdę bossa maga, który wrzucał tą klątwę, więc spoko sprawa. No, na pewno jest to spory boost dla każdego maga, bo mówię, klątwa 30 albo 40% całych obrażeń nam zjadała, więc sporo. Dobra, teraz tak. Uwaga, ta zmiana dla tych, którzy będą chcieli grać pod szpady. Aby teraz uczyć się przepisów szpad, które po prostu wypadają z poszczególnych przeciwników, czyli na przykład z Franka, trzeba umieć kowalstwo. Jest to bardzo ważne, bez umiejętności kowalstwa, czyli jakiegokolwiek podstawowego miecza, nie będziemy mogli nauczyć się przepisów. Tyczy się to też maga, bo za każdy przepis mamy inta i prawda jest taka, że na magu będziemy musieli wydać choćby nawet ten jeden podstawowy miecz. Po przepisów szpad jest 5 albo 6, to 6 inta nam przepadnik, nie wydam tylko jednego punkta nauki, więc to jest taka rzecz. Teraz tak, z ognistego smoka będzie wypadał krwawy hełm, także jest to też bardzo fajna zmiana. Zwiększono szansę na unik w zbrojach pod zręczność. I teraz chyba rzecz, którą oczekiwał chyba każdy, kto lubiał sobie pod zręczność zagrać. Nie wiem jeszcze jak to do końca będzie, czy będzie po prostu we wszystkich zbrojach pod zręczność. Czyli jakby złodziei, myśliwych, znaczy myśliwych to są w sumie bardziej pod wytrzymałość, więc raczej pewnie złodziei i gildyjne, będzie prawdopodobnie coś na zasadzie takiej, że będzie procentowy unik, czyli jakby niezależnie czy kupimy sobie zbroję od złodziei, będziemy mieli tam szansę jakąś tam na unik, na procentową i no i oczywiście zbroja Elhaziera dostanie unik. Także to jest ważne. Prawdopodobnie, bo oni jakby tego nie rozpisali. Ja spekuluję, i przynajmniej ja, inaczej. Ja taki pomysł podałem Likierowi, więc prawdopodobnie wykorzysta ten pomysł, który ja mu po prostu dałem. Więc jest duża szansa, że coś takiego będzie. I teraz uwaga. Kolejny boost pod zręczność. Z Asgalora wypada teraz pasek zręczności. Ten z Irdorat oraz zmieniono jego statystyki. Dlaczego zmieniono jego statystyki? Ponieważ ten pasek wymagał ciągle siły i był po prostu bez sensu. Teraz będziemy mogli właśnie z Asgalora, czyli z tego smoka z Doliny Cieni, zdobyć kolejny pasek, gdzie tych pasków będzie już wtedy w grze no, dużo praktycznie na Korinis, więc będziemy mieć jakby całą satysfakcję. A nie, że po prostu nam się skończy na trzecim rozdziale pasek i tyle, nie? Także fajnie, to jest na pewno spoko sprawa. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Uwaga! Uwaga! Postać pod 1H dostaje buffa. Jest coś takiego, że im więcej mamy wytrzymałości, tym każda broń melee zadaje więcej obrażeń. Czyli no po prostu, jeżeli mamy 100 na przykład wytrzymałości maksymalnej, no to po prostu my te hity będziemy mieli małe. Ale jak będziemy mieć na przykład 200 wytrzymałości maksymalnej, no to nasz damage będzie się skalował procentowo coraz wyżej. I teraz lepszy scaling właśnie dostanie bronie jednoręczne. Także jest to bardzo ważna uwaga i myślę, że to powinno troszeczkę załatwić sprawę obrażeń
tarczowniku czy na postaciach pod 1H. Chodzi tutaj oczywiście pod 1H, pod siłę, nie? Obrażenia burzy ognistej zostały zwiększone o 35 punktów obrażeń. Teraz tłumaczę. Chodzi o małą burzę ognistą. Dlaczego mała burza ognista dostała 35 obrażeń więcej? Jak dobrze wiecie, bo może nie wiecie, mała burza ognista obrażenia tak naprawdę miała tylko dlatego, że uderzałeś nią w ziemię i ona się odbijała tam załóżmy dwa razy i zadawała dwa razy damage przeciwnikowi. W innym wypadku mała burza ognista biła po prostu mało. I do bazowych obrażeń dodali po prostu 35, także spoko. Tutaj jeszcze naprawię jakiś błąd z Sanctaomen, czyli po prostu miałeś 0 many, a masz Sanctaomen nauczoną, no to bohater czasami wzruszał ramionami. Mnie się nie zdarzyło, no ja nie gram z tym, więc ciężko powiedzieć. Teraz uwaga, boost dla maga wody. Naprawiono błąd z obrażeniami dla magów wody. Teraz dodatkowo bohater może zamrozić bossy. O co chodzi? Było coś takiego, że na przykład mag, załóżmy wody, zamroził przeciwnika, po czym uderzył jeszcze raz, czyli jakby rozbija tą soplę lodu, którą po prostu jest dany przeciwnik zamrożony i nie dostawał X damage'a, czyli po prostu jakby ten bonus gildyjny maga wody nie działał. No, aktualnie będzie działał i mało z tego, będziemy mogli też przy okazji zamieniać w sople lodu bossy. To już jest według mnie totalnym szefem. To stawia maga wody na naprawdę na wysokiej pozycji. Jeżeli mag wody będzie mógł te bossy zamrażać, to nie będzie zamrożenie stricte 10 minut, ale po prostu pół sekundy, sekundę, i to robi już robotę, i to całkiem ostrą robotę. I teraz coś, czego chyba nikt się nie, tak naprawdę nie spodziewał. Teraz wpis w dzienniku dla ostatniego zadania do wykonania jest przenoszony na górę listy i wyświetlany w dzienniku jako pierwszy. Na pewno macie taką sytuację często. Napierdolicie questów w pierwszym rozdziale, po czym jak wykonujecie na przykład, nie wiem, załóżmy przeklętą latarnię, to musicie tą przeklętą latarnię szukać po dzienniku. Teraz jak będziecie wykonywać jakiegoś questa i dostaniecie wpis w dzienniku, przeklęta latarnia wskakuje wam na pierwszą pozycję. Co będzie znaczyło, że będzie segregować wszystkie questy, które robicie aktualnie, a te, które będą z dalszej części, czyli na przykład Świątynia Śniącego, Kruk, Pustynia Danosa, będą spadać w dół. To jest naprawdę zajebista zmiana według mnie i generalnie no jedno z lepszych rzeczy, no nie? Jedno z lepszych rzeczy według mnie. Zdaje się takie naprawdę, no, niby nic, ale naprawdę sporo zrobi. I teraz takie zmiany bardziej estetyczne i takie, zresztą sami zobaczycie. Zaktualizowano dom Galahada, zaktualizowano dom Lemara. Głównie chodzi o to, że tych domów będzie więcej zaktualizowanych, z tym, że tutaj tylko, jak wiecie, ujęli w głównej mierze. Chodzi głównie o to, że niektóre obiekty, które są na mapie, często albo nie mają na przykład kolizji, albo często stoją po prostu, jakby głupia półka, która jest zbadżona, potrafi nam zrzucić FPS-ów bardzo dużo. I na przykład w obozie piratów tam się często tak na przykład dzieje, że nie wiem, jest tam jakaś tam dziura, nie wiem, trudno mi to powiedzieć. W każdym bądź razie właśnie laguje przez to i takie właśnie elementy stwierdzi fakt, że będą usuwać i będą dodawać po prostu inne, gdzie tak naprawdę tych elementów będzie więcej, ale FPS-y wam wskoczą do góry. Także jak dla mnie to good deal, nie? Do obozu Dextera dodano stół do tworzenia strzał i łuków. Także jest to bardzo fajna zmiana, czyli w naszym po prostu obozie będzie no, stół do stworzenia strzał i łuków. W obozie myśliwych teraz działa stół do tworzenia łuków i strzał, ponieważ był wcześniej tam stół, ale po prostu nie działał, więc to też jest ten. Zaktualizowano towarnę Cardiffa, no to już wam kiedyś skrinki pokazywałem. I teraz uwaga, dodano około 50 nowych miejsc, w których leżą mieszki, skórzane mieszki.
Także takie, wiecie, będziecie mogli sobie gdzieś pochodzić i na przykład mieszek zdobyć. To jest akurat dla mnie fajne. Może nawet będzie z tym jakiś achievement związany, że wiecie, że znaleźliśmy wszystkie mieszki na przykład, no nie? Wszystkie ukryte mieszki. To takie, wiecie, to takie niby niewielka zmiana, ale spoko, nie? Teraz coś bardzo ważnego, co chyba wszyscy zatrą rączki. Dodano dwa nowe sekrety, dwa przyciski. One prawdopodobnie, te sekrety będą gdzieś w Corinis. Nie wiem, co tam może być. W każdym bądź razie będzie jakaś tam niespodzianka z właśnie z jakimiś dwoma sekretami. Że tak powiem, może zrobimy coś takiego, że nie wiem, jakiś może konkurs, że jak ktoś znajdzie na przykład, no to nie wiem, nagrodzę go jakąś tam walutą na streamie, no nie? Także spoko. Zmieniono też jaskinię Druida Fergala. Obóz Nedbeka został nieco zmodyfikowany. Dodano stół do tworzenia run niedaleko Nedbeka. Czyli po prostu, wiecie, pójdziemy tam, to będziemy mogli sobie stworzyć, nie wiem, nie wiem, krwopijce na przykład, jak się nauczymy, zamiast gdzieś, nie wiem, latać, no nie? Bo tak często właśnie było, że no. U Kreola znajduje się stół do demonologii. Dodano stół do czytania tabliczek w Jarkendarze oraz do tworzenia strzał i łuków. Tak, stało się. W końcu po kurwa prośbach od pół roku Likiera dodali stół do czytania tabliczek w jebanym Jarkendarze. W końcu. Także jak dla mnie to jest la bomba. Nie trzeba wchodzić do zasranego Corinis, żeby czytać tabliczki. I przeczytać sobie koło magów wody, gdzie praktycznie nikt nie ma lagów. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tam miał lagi, więc spoko. Naprawiono skrzynię obok Toma. Chodzi o to, że podchodziłeś do skrzyni na przykład i ona się ten... Ona się na przykład nie wyświetlała. Co tu jest jeszcze? Druga zagadka w świątyni, jak się idzie do łzy Adanosa, została usunięta w ogóle z gry. Została zastąpiona dźwignią. Powiem tak. Szczerze, ta zagadka była taka, że albo na to wpadłeś przez przypadek, albo przyszedłeś krwiopijcą przez kraty, albo, no nie wiem, albo w ogóle, nie wiem, no utkwiłeś tam po prostu i koniec. Więc to było takie trochę XD z tą zagadką. W ogóle nie było do niego żadnych opisów, nie dało się nigdzie nic znaleźć, jakieś podpowiedzi, no była bez sensu po prostu. No co powiem. Do jaskini w Dolinie Cieni, obóz ludzi, dodano stół do tworzenia strzał, no i łuków oczywiście. Arena z Krukiem została ogrodzona. Arena z Korkalemem została również ogrodzona. Osunięto niektóre obiekty niepotrzebne oraz kolizje z obiektami, które jej nie miały. Teraz jeszcze co wam powiem w ciekawości. 50%, może 60% nawet bym powiedział, że prawdopodobnie Korkalamowi zostanie zmieniony też czar. Czar też, którym się posługuje. Ponieważ jeżeli obgrodzili arenę, to znaczy, że muszą zmienić ten spell, ponieważ no, Korkalam nie byłby do zabicia. Znaczy inaczej, no, za ogrodzenie będzie się dało wykorzystać to ogrodzenie i go zabić za ogrodzenia, ale ja myślę, że to też nie jest jakby zamysł, wiecie, taki zamysł, że też tak ma być, no bo prawda jest taka, no, że no słuchajcie, na Korkalam może być silniejszy niż, nie wiem, Hoszkar i cała reszta bossów, no bez sensu. Gdzie jakby Hoszkar jest tierem wyżej zupełnie niż Korkalam, więc mówię. Dobra, to jest tyle, no tak jak powiedziałem, nowa gra będzie tutaj wymagana. Póki co to są zmiany na teraz i prawdopodobnie, na pewno będzie ich po prostu więcej, także trzeba być cierpliwym. Ja was będę informował na bieżąco po prostu, co do listy zmian, ja jej jeszcze nie będę wrzucał. Co do kiedy to się właściwie pojawi pełna już, no to mówię, pod koniec lutego, początek marca, więc musicie oczekiwać.
Na pewno powiem jedno, no tak, tutaj Teoretyk chyba wspomniał, że no, sponsorzy mają po prostu wcześniej takie informacje, jak ktoś jest sponsorem, to zapraszam na Discorda, po oczywiście po rangę, bo przepada wam informacje, nie? Ja często publikuję szybciej te informacje dla właśnie sponsorów, że zapraszam, jak ktoś jeszcze nie jest, a wiem, że część osób, które są sponsorami, nie wbili na Discordzie. Także naprawdę się nie bójcie, korzystajcie z tego, bo rzucam wam po prostu wcześniej informację. Dobra, a ja sobie... Dobra, jedziemy dalej z zadaniami. Musimy z tą drugą babką wykonać zadania. Znaczy, każdy dostaje, jak ktoś ma sponsora, to każdy dostaje rangę po prostu. Nie ma znaczenia, ja mówię, to jest, powiem tak, wiele YouTube nie oferuje, ale ja się staram, żebyście wy byli zadowoleni po prostu z tego, że wspieracie. I chociaż tyle mogę zrobić, nie? Przynajmniej tyle mogę zrobić, żeby wam dać szybciej informacje i wiesz... Bo mówię, YouTube niewiele oferuje, jakieś zjebane emotki. Ty i Zouza jesteście parą? Tak. Ach, cóż, to chyba dobry wybór. A jesteście siebie warci. Dobra, idziemy z nią. Dobrze. Znajdźmy to złoże. Za mną, na wschodnią granicę Edanu. Dobra. Musimy to wykonać też do końca. Oby tym razem poszło inaczej. Muszę dowiedzieć się jak najwięcej. W zestawie do tego słabe ślady. Muszę się w pełni skoncentrować, żeby ich nie zgubić. Znów potrzebuję twojej pomocy. Skoro obecność Eleksu jest tak słabo wyczuwalna, może warto spróbować gdzie indziej. Zabrnęliśmy za daleko, by zrezygnować. Muszę się skupić. Jeśli pojawi się jakieś zagrożenie, będziesz musiał sam się z nim uporać. W przeciwnym razie stracę kontakt z Eleksem. Ja będę szła za jego głosem. Ty uważaj na mutanty. A, mutantki! Już widzę, że nas będą chciały atakować, nie? Bo już czerwone kropki. O, dzbanek, hits. Dobra, dzbaneczek. No szybko biegnij za tym Eleksem, nie? Ja już sam wyczuwam ten Eleks. Tam jest! Eleks! O kurwa. O teleporter, zajebiście. Jesteśmy coraz bliżej. Złoże musi gdzieś tu być. Serio? Dobra. Zouza się obraziła. Zouzę potem w jakimś tym polonezie złapiemy i wiesz jak jest. Napój uzdrawiający. Szczerze? Bardziej mi teraz napoje uzdrawiające trzeba niż Alex, nie? Ale jest takie... Oho. Ile ingredientów. Dobra, idziemy. Musi tam być dużo Eleksu. Wyczuwam go już stąd. Taka ilość Eleksu z pewnością zwabiłaby sporo mutantów. Dotarcie na miejsce nie będzie takie proste. A, rozpierdoli się łeb od razu, nie? W którą do stronę? A, gdzie tu czy tam? To jest droga tu i tam. A tu idzie. Dzięki za oceny, guys. Mega dzięki. Tak w ogóle. Na 60 ocen, także dzięki bardzo. Serio będzie tak długo szła? No weź tego jetpacka, leć, kobieto, nie ma czasu, kurwa teleexpress o 19. Czy tam 18. No też cały czas spada, ja nie wiem, ja generalnie, odkąd gram w Alexa, to kurwa deszcz mi cały czas spada, naprawdę, no cały czas mi deszcz spada, serio. Siema Odyn, siemaneczko.
Chyba wolę z tego... Tego rozpruwacza powinienem chyba ten... Coś innego zabrać, bo... Widzę, że... Ogień go nie ruszał za bardzo. Dużo pączków zjedzonych? Aż jeden. Jeżeli to dużo, to... To niech będzie. Ale zadymałem kombo, nie? Ajajaj. W ogóle nie wiem, ja może te odżywki bym użył chociaż raz w sumie. Te używki, odżywki. Jest tu. Albo jestem coraz bardziej podatna narkotyki. Na działanie Eleksu, albo to największy zgon, z którym miałam do czynienia. Panie, 10 pączków. To już jakiś, nie wiem, totalny szefik, nie? Ale złożę Eleksu, a ten, a jest tu Eleksi zamiast czystego Eleksu, nie? Chyba jeden był aż, wow. Chyba, dwa chyba. Ulala, ale się nasztachaliśmy. Nie ma, ale zły nie mogę być. Nie wiem dlaczego w sumie. Osłaniaj mnie, sprawdzę czego uda mi się dowiedzieć. Odwiert możemy zrobić. Nawet te moby szybko. Chciałem Mordrak. Zadziałało? Ja... zaraz. Nie mogę oddychać. Wszystko w porządku? Daj mi chwilę. Nic nie czujesz? Nie. Może to tylko ja. Coś tu wyczuwałam. Ale nie potrafię tego określić. Myślałam, że na innych też to działa. Może w trochę inny sposób, ale jednak... Dlaczego ten wątpliwy dar musiał trafić właśnie do mnie? Miałaś szczęście? Szczęście? Myślałam, że zaczynam wariować. Dziękuję, że tu ze mną przyszedłeś. Kiedy powiedziałeś, że mi pomożesz, nie byłam pewna, czy można ci zaufać. Dotrzymałeś słowa. Zawsze robię to, co mówię. Tak. Rzadko można spotkać ludzi, którzy w ten sposób postępują. Jesteś silny, zwłaszcza psychicznie. Pewnie zazwyczaj osiągasz wszystko, co sobie postanowisz. Być może jesteś w stanie oprzeć się działaniu Eleksu. Tymczasem ja, patrząc na mutanty, zastanawiam się, czy skończę tak jak one. Chcesz nadal szukać złóż Eleksu? Tak. Tam... Wydawało mi się, że wyczuwałam coś w tamtym miejscu. Ale na razie nie jestem pewna, co to mogło być. Znam jeszcze jedno miejsce, które moglibyśmy sprawdzić. Ale wiąże się to z dużym ryzykiem. Tak duże złoża Eleksu zawsze są niebezpieczne. Daj mi trochę czasu. Jak zlokalizuję to źródło, dam ci znać, dokąd powinniśmy się udać. Chodzi o... Okej. Jeśli chodzi... Tak? Proszę. Dziękuję. Dobrze się spisałeś. No dobra. Tylko... Trochę czasu. Ile musimy dać czasu, nie? Ile musimy jej dać czasu? Prześpimy się jeszcze raz. Może dwa razy się prześpię i zobaczymy. Hej! Chyba coś mam. Kolejne ślady Eleksu? Tak. Niestety to złoże znajduje się blisko stanowiska Albów w Ksakorze. Zanim tam wyruszymy, Znam Ksakor. Dobrze. Jesteśmy... Ulala! Kosy, ja nie mam odporności na mróz, na nic, jak tu będzie coś nas jebaszyło. Jest wszędzie. To obezwładniające. Myślę, że to Eleks, który Albowie zgromadzili w Lodowym Pałacu. Musi go być niewyobrażalnie dużo.
I pomyśleć, że pomimo całego ich wysiłku nie odkryli takiego źródła eleksu w samym Ksakorze. Ruszę jego śladem, ale kolejny raz muszę prosić, byś mnie osłaniał. Rusz się! Chcę, byśmy jak najszybciej się stąd wynieśli. No, jeszcze do mnie rusz się, nie? Elegancko. Dobra. Chyba tam jest ten eleks twój, kobieto. Przyszły na pomoc, patrzcie! Patrzcie, jak kura nam pomaga! Nie, zabiłem swojego dziub-dziuba! Kur... no nie... Zabiłem dziub-dziuba! Nie, mój sumon! Szmato, czekaj, kurwa, no nie uciekaj! Nie, to gdzie ty idziesz? Pojebało cię? O nie, no to chuj. Fu. Ała, no nie w szczepionkę gościu może, co? O kurwa jego mać! Majster! Majster, ale tak się nie bawimy. No jasne. Fu. Ale je, no ale jebał, nie? Aż powiedział tak o. No. No stary. A no se biegnie, chyba nigdy nic, nie? Patrzcie. Aha. A ono już nie żyje. Chuj. Dobrze. I pierdalaj! Kurwa, Triton. Ja wolę... ja wolę zatrutego. Kurwa, jakie bytle jebane! Dobra, wo... No, uciekaj mu! Nie, no to jest jakiś żarcik. Już do kurwy nędzy. Zablokował się. Ale jazda. Chyba nie. Aha. Aha, okej, okay. Zajebiście, że trafiam. Gościu, uciekaj, mam latarkę z Panasonica. O kurwa, skończyło mi się. Chyba dawaj to. Nie wiem, najebany jestem tym eleksem. Budowę mamy na maksa. Ale i tak wszystko nas zabija na hita, nie? Najlepszy pancerz mamy jakby frakcyjny. Nie wiem. Wszystko. Kurwa, pewnie. Siema, stary.
Fu! No. Dobra, Elo. Fu! Sfuczał się na niego Elo, nie? Ciekawe, czy może ona już nie żyje. Taka ja se zapisuje, jakby nigdy nic. Nie wiem, też.